Osteoporoza jest chorobą cywilizacyjną, czyli dotyczy coraz częściej szerokich grup ludzi. Polega ona na stopniowym pogarszaniu się jakości kości i zmniejszania masy mineralnej kości. Te dwa zjawiska w sumie doprowadzają do większej łamliwości, czyli do większej tendencji, większego prawdopodobieństwa do złamań kości. Przyczyny osteoporozy są związane z przyspieszonym, jakby naturalnym procesem. Naturalnie u człowieka po 30 roku życia masa mineralna spada. Jeżeli pojawiają się jakieś dodatkowe czynniki ryzyka przyspieszające ten naturalny proces, doprowadza to stopniowo do sytuacji, w której kość jest słaba, czyli bardziej łamliwa. I tutaj warto powiedzieć o nieprawidłowym stylu życia, czyli jeżeli jest mało ruchu, styl życia jest mało aktywny, jeżeli zażywamy mało wapnia, mało białka, mało witaminy D3, wszystkie te czynniki związane ze stylem życia na pewno pogarszają stan kości, przyspieszają procesy chorobowe przebiegające w tych kościach. Różne choroby, które również mają wpływ na metabolizm kostny, tak jak wymieniane przeze mnie przed chwilą choroby zapalne, choroby układu pokarmowego, choroby endokrynologiczne, również powodują przyspieszony proces niszczenia masy mineralnej kości. I dodatkowo oczywiście różne leki, które my stosujemy, żeby ratować człowieka przed innymi schorzeniami, no czasami niestety mają ten efekt uboczny, że pogarszają stan kości. Czyli to w sumie tak naprawdę nie ma jednego czynnika ryzyka, nie ma jednej przyczyny. Osteoporoza jest wieloprzyczynowa.